Z mojej perspektywy od początku do końca była dominacja. Nie brzmi to skromnie oczywiście, no ale jakby cyfry nie kłamią. Od początku prowadziliśmy. Ja zamykałem tę sztafetę, ale miałem duży komfort psychiczny, widząc jak moi teammate'i, chłopaki robią świetną robotę. Nic dodać, nic ująć. Każdy tutaj dał z siebie 100% i naprawdę każdy może być dumny z siebie. Myślę, że tutaj chodziło o drużynę. Tutaj nie chodzi, kto ma większe, kto ma mniejsze doświadczenie. Jesteśmy, razem trenujemy w jednym klubie, znaczy ja jestem za ZS Łódź, aczkolwiek trenuję na co dzień w Katowicach z trenerem Karpińskim i wraz z chłopakami jesteśmy mega zżyci, mega zgrani, bardzo dużo czasu razem spędzamy i tutaj nie chodzi, kto jest bardziej, kto mniej doświadczony. Tutaj byliśmy jedną porządną drużyną, no i jak widać zaskutkowało to złotym medalem. Jutro mój start indywidualny na 200 zmiennym, nie jest to typowa konkurencja dla mnie, troszkę eksperymentuję sobie, stwierdziłem, że warto spróbować czegoś nowego. Są jeszcze jakieś sztafety, jeszcze jakby składy nie są ustalone, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę w nich brał udział, czy nie. Aczkolwiek jeżeli tylko trenerzy stwierdzą, że mam płynąć, to jak najbardziej wystartuję. Dla mnie to jest sama przyjemność startować z orzełkiem na piersi.